kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. Zakupy robię w Lidlu. Banany z aplikacją Lidl Plus tylko 2,49 za kilogram. Lody Bongelati Premium 1 litr 26% taniej przy zakupie dwóch. A z aplikacją Lidl Plus 40% taniej przy zakupie dwóch. Pepsi 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie czteropaku. Siódma 40, graffiti, najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Marcin Fijołek, witam Państwa serdecznie. W studiu witam naszego gościa, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kampania oficjalnie wystartowała, wybory 15 października. To dobra data? Wszyscy się jej spodziewaliśmy, nie jest to żadne zaskoczenie. Dobrze, że ta data już jest oficjalna, jest opublikowane zarządzenie pana prezydenta w Dzienniku Ustaw, więc cała machina wyborcza ruszyła. My jesteśmy gotowi z rejestracją Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Trzecia droga. Za chwilę mamy konferencję z Szymonem Hołownią, będziemy to ogłaszać. To kiedy rejestracja? To są najbliższe dni, dziś, jutro. Jeżeli partie polityczne tworzą koalicyjny komitet wyborczy, no to muszą pokazać umowę koalicyjną do PKW, zgłosić swoją rejestrację. Później rozpocznie się zbiórka podpisów pod listami kandydatów. A chcecie być jako pierwsi zarejestrowani, jako symbolicznie? Czy to... Myślę, że to nie jest najważniejsze. Oczywiście fajnie, jakby się udało być pierwszym, ale to nie jest sprawa życia i śmierci. Sprawą najważniejszą jest wynik 15 października, a nie kto pierwszy był na starcie, tylko ten, kto pierwszy będzie na mecie. A myślę, że nawet kto będzie trzeci na mecie jest najważniejszy. No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Barbara Nowacka kilka dni temu w tym studiu przestrzegała trzecią drogę, by nie powtórzyli błędów państwo, błędów lewicy z roku 2015, kiedy to poszli jako koalicyjny komitet wyborczy, progu nie przekroczyli, PiS miało samodzielną większość. Nie boi się pan tego scenariusza? Barbara Nowacka mówi o swoich doświadczeniach, bo ona wtedy tworzyła ten koalicyjny komitet lewicy, który nie dostał się do parlamentu. My to analizowaliśmy. Ostatnie tygodnie to była mocna analiza możliwości wyborczych, szans wyborczych. Wszystkie znaki wskazują na to, że przygotowaliśmy się najlepiej, jak to możliwe, do tych wyborów. I ta formuła koalicyjnego komitetu wyborczego jest formułą akceptowaną, dającą szansę na podmiotowość dwóm formacjom politycznym i naszym koalicjantom, dającą szansę na dobry wynik. Nie obawiamy się tego progu, chociaż podchodzimy z powagą do sytuacji, ale zrobimy wszystko, żeby ten wynik był dwucyfrowy, żeby zająć trzecie miejsce, bo od tego zależy, jaki będzie przyszły rząd. Trzecie miejsce trzeciej drogi to jest odsunięcie PiS-u i Konfederacji od możliwości sprawowania władzy. Trzecie miejsce Konfederacji to jest koalicja Konfederacji z PiS-em. Dlatego tak ważny będzie wynik trzeci, bo ani jedynka, ani dwójka samodzielnie rządu nie stworzy. To już jest pewne. To już widać po trwałości tych sondaży ostatnich. Więc ten, kto zajmie trzecie miejsce, będzie decydował. Jak my, to będą rządy demokratyczne. Jak Konfederacja, to koalicja. Ale rozumiem, że tutaj klamka zapadła, bo do 28 sierpnia, w razie czego te decyzje można jeszcze skorygować. Tu nie będzie zmiany decyzji. Nie będzie zmiany decyzji. My już tą decyzję podjęliśmy w sobotę. Podjęliśmy ją na Radzie Naczelnej. To była bardzo poważna dyskusja przez ostatnie tygodnie. Analiza plusów, minusów wszystkich spraw, które się wiążą nie tylko z organizacją, ale też z programem wyborczym, z możliwością realizacji. My idziemy dla polskich przedsiębiorców, dla rolników, dla rodzin, ale też dla singli, bo o nich na przykład nikt nie mówi w swoich programach, a my mamy tutaj... To kończąc wątek propozycji tego progu wyborczego, co by pan powiedział tym, którzy dzisiaj z troską, sympatią i z sercem na dłoni mówią, że to jest próg pułapka, że jak się omskniecie pod niego, no to będzie tragedia dla opozycji? To pomagajmy sobie w opozycji, a nie przeszkadzajmy. Mówienie o zagrożeniach to nie jest pomoc. Mówienie z szacunkiem o konkurentach to jest zawsze sympatyczne. Nie podkładajmy sobie nóg, nie róbmy sobie kuksańców. Szanujmy się nawzajem. My to będziemy robić wobec Platformy, wobec Lewicy, wobec formacji opozycyjnych. Będziemy postępować niezależnie od ich postępowania, etycznie i grać będziemy fair play. Nie ma tam naszych wrogów, możemy konkurować o głosy, ale jeżeli
ktoś nie chce głosować na trzecią drogę, to naprawdę ma też wybór po stronie opozycyjnej. I to jest, myślę, takie jasne postawienie sprawy. Tak jak kiedyś Donald Tusk stawiał. Jak ktoś nie chce głosować na Platformę, to niech głosuje na PSL. Myślę, że każda z tych komitetów powinien przyjąć taką zasadę. To jeszcze jeden scenariusz, panie prezesie. Pamięta pan efekt marszu 4 czerwca, ten pierwszy tydzień, dwa, kiedy trzecia droga i lewica dostały mocno po głowie? Nie boi się pan... Dla sumy opozycji bardzo zły, bo tak naprawdę 4 czerwca we wszystkich sondażach opozycja, czyli trzecia droga, Platforma i Lewica, była w stanie stworzyć rząd koalicyjny. Tak pokazywały przeliczenia na mandaty. Po 4 czerwca to się już w ogóle nie paradoksalnie zdarza. Marsz zaszkodził opozycji. Całej opozycji. Na chwilę podnosząc notowania Platformy, ale piękne wydarzenie, tylko efekt był chyba inny niż wszyscy zakładali. I nie boi się pan powtórki z rozrywki 1 października? Oczywiście. To jest wydarzenie, które może mieć wpływ, choć nie musi. Zmienia się też reżim, w którym będzie się ono odbywało, ponieważ jest to reżim kampanijny. Komitety wyborcze startujące z różnych list posłowie nie mogą prowadzić wspólnej. To będzie impreza kampanii. Koalicji Obywatelskiej. Tak, to jest komitetu wyborczego już. Tak jest. Tak. No to jest ogromny też wydatek z tego komitetu na pewno. To są pewnie setki, a jak nie miliony. Więc z miliony złotych. Więc to już się zmienia reżim. Nie można prowadzić agitacji w sposób nieuprawniony. My zawsze tych reguł przestrzegamy, choć czasem ci, którzy rządzą, najmniej te reguły... I z powodu akceptują. Tych reguł, rozumiem, pana nie będzie na tym marszu? To jest wszystko pewnie jeszcze kwestia dyskusyjna. My mamy swoją propozycję na kampanię. Szanujemy propozycje innych komitetów koalicyjnych czy komitetów wyborczych, ale mamy swoją propozycję na tę kampanię. Mamy swój marsz po zwycięstwo, który nie jest jednodniowym marszem. To jest ponad 60 dni drogi przed nami i idziemy trzecią drogą. Ona nie jest drogą na skróty, jest drogą pod prąd, do góry, do źródła, bo tylko wtedy to ma sens. A ile, panie prezesie, kosztuje taki marsz do źródła? Mam na myśli, ile kosztuje kampania wyborcza. Jestem ciekaw, bo różnie to chodzi, mówiąc kolokwialnie. Bardzo dużo kosztuje to polskich podatników w wydatkach pieniędzy rządowych. Spółki Skarbu Państwa od dawna prowadziły kampanię wyborczą. Rząd prowadził przecież te pikniki. To nie jest promocja programu rządowego, to jest promocja polityków partii rządzącej. Więc polityków już kampania bardzo wiele milionów kosztowała. A budżet PSL-u? Budżet PSL-u, jesteśmy przygotowani na tą kampanię, choć oczywiście to jest niestety nieporównywalne środki, co mają do dyspozycji dwa największe. Nie, bo rozumiem, że jako trzecia droga składacie się trochę, tak, na tę kampanię, po 50%. Tak, mamy to zapisane też w umowie koalicyjnej. No i ile każdy musi dołożyć? Mniej więcej, panie prezesie, o jakich sumach mówimy? O 5 milionach złotych? Wszystko jeszcze przed nami, to też wpłaty kandydatów są tutaj bardzo ważne. Osób, które wspierają, bo każdy obywatel, zapraszam, zachęcam, będzie konto Komitetu Wyborczego do wsparcia naszej kampanii, jeżeli ona się państwu spodoba, do naszej inicjatywy Trzeciej Drogi. To są niestety mniejsze środki niż największych komitetów i ta walka nie będzie wyrównana pod tym względem. Słychać na mieście, że o ile budżet PSL-u ma tutaj pewne zaskórniaki na kampanię wyborczą, czy przygotowane może pieniądze, o tyle z tą częścią Polski 2050 może być różnie. Ja jestem spokojny, rozmawialiśmy też o tym, mamy zapewnienie od koleżanek i kolegów z Polski 2050. Nie mam podstaw, żeby im nie ufać i nie wierzyć. Będziemy to wszystko na bieżąco podejmować decyzje o kampanii takiej centralnej. Dla nas bardzo ważne są kampanie regionalne. My zawsze w regionach, my zawsze na spotkaniach takich bezpośrednich. To też zwiększa wynik wyborczy, którego dzisiaj nie widać w sondażach. Jak się pokazuje nazwiska, pokazuje się kandydatów, nawet nie tylko te z pierwszych miejsc, ale lokalnych, wójta, burmistrza, u nas ich te nazwiska, które dorzucają czasem po 300-400 głosów na listę. Myślę, że nawet po 3-4 tysiące. Czasem po 3-4 tysiące. Nie dostają mandatu, ale ciągną to listę w górę. To jest gra drużynowa. Prawie 1000 osób startuje w tych wyborach, więc do Sejmu, do Senatu. A listy są już domknięte trzeciej drogi? Jeszcze jakieś ostatnie poprawki na miejscach trwają. To już są takie uzupełnienia, wzmocnienia listy. Bo też jest, mając to doświadczenie już wielu lat w polityce, wiem dobrze, że na ostatniej prostej pojawiają się również atrakcyjne nazwiska, które mogą dołączyć. To już pewnie są na jakichś spektakularnych miejscach. Ale będziecie czekać do ostatniego momentu, bodaj do 6 września nie, prezentacją list? Nie będziemy czekać do końca. Chcemy to zrobić dużo szybciej. Ale często się tak zdarza, że pewne zaskoczenia, pewne niespodzianki się pojawiają na ostatniej. Uśmiecha się pan, czyli coś chyba się szykuje.
wszystko, co dobre przed nami. No dobrze, to czekamy na te niespodzianki. Czekamy też na prezentację paktu senackiego. Tak, to jest druga ważna informacja. W tym tygodniu będzie zaprezentowany jeszcze? Umawialiśmy się, że po ogłoszeniu przez prezydenta no to już jest, wyborów. Nie mamy jeszcze ustalonego dnia prezentacji. Sposobu będzie, na pewno chcę potwierdzić jedno. Pakt senacki jest rzeczą już pewną. Został on domknięty. Wszystkie nazwiska są domknięte. Dwa, trzy nazwiska jeszcze ostatnie, które były w badaniach, będą rozstrzygnięte w tym tygodniu. Więc pakt senacki, opozycja nie wchodząca sobie w szkodę, wielka szansa na zwycięstwo w Senacie. Nie na 51 mandatów, tak jak ostatnio, ale na 60 mandatów, 65 mandatów. O taki wynik walczymy jako pakt. Z Romanem Giertychem na pokładzie, czy bez? Nie ma go na liście tych kandydatów. No dobrze, panie prezesie, bo zanim kampania oficjalnie ruszyła, mieliśmy trzęsienie ziemi w Ministerstwie Zdrowia, dymisję Adama Niedzielskiego. Jak pan przyjął tę decyzję? Premier Morawiecki mówił tak: czas kampanii wyborczej to taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jakiekolwiek jedno słowo za dużo. Od dawna uważałem, że ta dymisja jest potrzebna. Nie tylko po tych zdarzeniach i po tym fatalnym, okropnym wpisie narażającym na szwank bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, czyli wszystkich stron ochrony zdrowia, za którą pan minister odpowiadał. Od dawna kierował się butą, polityką i arogancją. Pamiętam rok temu spotkanie z rodzicami dzieci chorych na SMA. Nie był w stanie wydelegować, nie tylko sam nie przyszedł na to spotkanie. Ponad 20 takich rodzin przyjechało do Sejmu. Nie był w stanie wydelegować żadnego ze swoich zastępców, a nawet żadnego dyrektora departamentu. To był szczyt chamstwa, arogancji wobec najbardziej potrzebujących. A dziś pana zdaniem politycznie dlaczego musiał odejść z ministerstwa? Bo zasięg tweeta napisanego, gdzie ujawnia dane medyczne, wrażliwe, dane, które są pod ochroną, dane, które są związane z godnością pacjenta i procesu leczniczego i lekarza i jego prawa do tajemnicy lekarskiej, jak również pacjenta zawsze. No to jest niedopuszczalne zachowanie. Pan minister nie jest lekarzem. Przypomnę, on nie ma tutaj żadnych podstaw, żeby w ogóle w tym procesie diagnostyczno-medycznym się wypowiadać, bo nie ma tej wiedzy kompletnie. Jest urzędnikiem, był urzędnikiem. Myślę, nigdy nie czuł też ochrony zdrowia, bardziej ją traktował. A na poziomie politycznym, panie prezesie, to były dobre standardy, bo szef sztabu PiS Joachim Brudziński mówi, to są nasze standardy. Proszę bardzo, jest błąd, jest dymisja. W Platformie tak nie ma. Tych błędów w innych obszarach było bardzo dużo. Jakoś nie było dymisji ministra Błaszczaka, jak rakiety wleciały i przez kilka miesięcy się nie odnalazły. Nie było dymisji ministra Czarnka po Willach Plus. Nie było dymisji za wiele, wiele błędów. To dlaczego tutaj jest? Bo jest kampania wyborcza, bo jest 60 dni do wyborów, bo to po prostu zagraża już wynikowi. To jest możliwa strata o punkt, dwa punkty procentowe. Czyli taka kampania to pole minowe dla polityków. To jest pole minowe. Widać, że rządzący będą robić wszystko, żeby tylko pod to dyktować. Nowa pani minister, myślę, że będzie bardzo krótko. No właśnie, bo pracuje pan w Komisji Zdrowia z nową minister Katarzyną Sójką, posłanką Prawa i Sprawiedliwości zresztą i lekarką. Jak pan ocenia taką bieżącą, codzienną pracę? Nie znam jej poglądów na ochronę zdrowia. Nie sądzę, żeby też miała szansę cokolwiek przeprowadzić, jakiekolwiek zmiany ustawowe, czyli to jest taki bardziej pełniący obowiązki minister troszkę, bo w dwa miesiące jeszcze w trakcie kampanii wyborczej chodzi o to, żeby zarządzać resortem, a nie żeby podejmować radykalne decyzje, które są potrzebne. Jest potrzebny pakt dla zdrowia, jest potrzebna odbudowa przemysłu farmaceutycznego, jest potrzebna prawdziwa dostępność do wszystkich leków i produkowanych tutaj, przeniesienie produkcji do Europy i dostępność do tych leków. Jest potrzebna opieka długoterminowa, opieka paliatywna, zmiana wyceny procedur. No tego się w 2 miesiące nie zrobi. Nie, to jest plan na 2 kadencje tak naprawdę. I porozumienie opozycji i rządzących musi następować. Więc jest wiele rzeczy do zmiany. Chciałbym, żeby nie popełniała błędów poprzednika, bo zawsze jak ktoś nowy przychodzi, to jest nadzieja, że będzie odrobinę lepiej. Ale mam dobrą informację dla państwa. Za 2 miesiące już będzie prawdziwie przygotowany fachowiec na funkcji ministra zdrowia. Kto będzie? Już macie takie stanowisko? Nie podam żadnych nazwisk, ale to nie będzie tak z łapanki wyjmowany. Panie prezesie, na koniec chciałem zapytać o plotkę, która krąży, że w przyszłym tygodniu Sejm zaproponuje nie jedno, ale 4 pytania referendalne. Jedno będzie dotyczyło wieku emerytalnego. Jest pan gotowy na to, że przez te 60
niej będzie pan ostrzeliwany przez polityków PiS pytaniami za to, o to, dlaczego podwyższył pan wiek emerytalny? Trwa to od 8 lat, pomimo że ta zmiana wieku emerytalnego nigdy nie weszła prawdziwie w życie. Ona była podyktowana analizą demograficzną i wartością emerytur. Ale Polacy zakwestionowali to w roku 2015. Wtedy odbyło się referendum nad tym. Odrzucili tą propozycję. Ja akceptuję ten głos. Mówiłem o tym od dawna. PSL będzie namawiał do bojkotu referendum? Zastanawiamy się. Jak zobaczymy pytania, bo to jest oczywiście pułapka, w którą będzie wpuszczana cała opozycja. Będzie próba podzielenia partii opozycyjnych między sobą, podzielenia ich głosów, odpowiedzi, zogniskowania wokół pytań, które są już dawno rozstrzygnięte, albo które... Tak jak sprawa migracji, no Polacy rozstrzygają każdego dnia, mówiąc, nie ma zgody na automatyczną relokację, więc chodzi tylko i wyłącznie o spór wyborczy, a nie o zapytanie. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Dziękuję pięknie, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rejestracja komitetu jeszcze? W najbliższych godzinach rejestracja komitetu. No to sprawdzimy, będziemy to wszystko.